Jednym z największych problemów świata jest przeludnienie. W stosunku do lat 70. udało nam się podwoić populację. Aktualnie żyje nas na Ziemi ponad 8 miliardów. W połowie XXI wieku ta liczba powinna osiągnąć 10 miliardów. Najszybszy przyrost naturalny ma miejsce w krajach rozwijających się, stąd to ich problem przeludnienia dotyka najbardziej. Wiąże się on często z niedożywieniem oraz brakiem dostępu do źródeł wody pitnej. Innym problemem demograficznym, dotyczącym jednak krajów wysoko rozwiniętych, jest szybkie starzenie się populacji. Problem ten dotyczy również Polski. Mniejsza ilość narodzin powoduje, że około 2030 roku 30% populacji w krajach wysoko rozwiniętych będzie miała ponad 65 lat. To będzie wpływać na koszty emerytur czy utrzymania opieki zdrowotnej. W wielu krajach realizuje się programy prorodzinne mające zachęcić do posiadania większej liczby dzieci. Jednak z reguły nie przynoszą one pożądanych rezultatów. Na świecie mamy do czynienia z wyraźną dysproporcją rozwojową pomiędzy bogatą północą a ubogim południem. Dla krajów Europy czy Ameryki Północnej dostęp do podstawowych dóbr jest oczywistością. W krajach rozwijających się nie jest już to standard. Najgorzej sytuacja wygląda w tzw. Czarnej Afryce, czyli tej części kontynentu, który znajduje się na południe od Sahary. Rozwój tamtejszych krajów, trapionych przez liczne konflikty wewnętrzne, jest bardzo powolny. Rozwojowi nie sprzyja także ograniczony dostęp do edukacji. Nawet w najbogatszym kraju Afryki, Republice Południowej Afryki, dysproporcje między bogatymi a biednymi są bardzo wyraźne. A mimo likwidacji apartheidu, linia podziału między nimi przebiega właściwie wzdłuż podziału rasowego. 85% czarnoskórych mieszkańców tego kraju należy do najuboższych, a 87% białych do grupy zamożnych. Podział świata na bogatą północ i biedne południe przekłada się na nasilające się migracje ludności. Ich celem najczęściej są bogate kraje zachodniej Europy czy Stany Zjednoczone. Proces ten ma okresowo charakter masowy i nielegalny, co doprowadza do kryzysów granicznych oraz śmierci wielu migrantów. Upadek Związku Sowieckiego oraz otwarcie granic Unii na mocy traktatów Schengen spowodował rozkwit przestępczości, kwitł nielegalny handel bronią czy narkotykami. W odpowiedzi na te zagrożenia w 1994 roku utworzono Europol, czyli Europejski Urząd Policji, którego zadaniem jest współpraca ze służbami poszczególnych państw w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej mającej charakter międzynarodowy. Przestępczość zorganizowana, szczególne piętno, wywiera na kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Kolumbia, Salwador, Brazylia czy Meksyk. Szczególnie trudna sytuacja jest aktualnie w Meksyku, gdzie władza straciła właściwie kontrolę nad całymi dzielnicami stolicy i do walki z gangami wysłano wojsko. W starciach pomiędzy poszczególnymi kartelami, czy w akcjach wojskowych skierowanych przeciwko nim, zginęło od 2006 roku prawie 250 tysięcy mieszkańców Meksyku. Od zamachu na World Trade Center w 2001 roku duży wysiłek społeczności międzynarodowej był położony na walkę z międzynarodowym terroryzmem. Militarne akcje Stanów Zjednoczonych z lat 2001 w Afganistanie i z 2003 roku w Iraku nie przyniosły zamierzonych efektów w postaci zmniejszenia zagrożenia terrorystycznego. Stało się wręcz odwrotnie. Dodatkowe zagrożenie zdeterminowała tzw. Arabska Wiosna, która w latach 2010-2013 doprowadziła do m.in. wojen domowych w Syrii i Libii, gdzie zaczęły się ujawniać struktury islamskich terrorystów. Największym tworem stworzonym przez terrorystów okazało się być tzw. państwo islamskie, które w 2014 roku powstało na terenie Syrii i Iraku. Rekrutację swoich członków prowadzi ono nie tylko na obszarach arabskich, ale i wśród młodych osób pochodzenia arabskiego urodzonych i wychowanych w krajach Europy Zachodniej. Szybki, niepohamowany rozwój cywilizacyjny, a nade wszystko rozwój przemysłu ciężkiego prowadzi do degeneracji i zniszczenia środowiska naturalnego. Jednym z największych problemów jest ocieplenie klimatu, powodowane przez tzw. efekt cieplarniany. Jego efektem jest m.in. topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Aby przeciwdziałać efektowi cieplarnianemu, w 2005 roku wszedł w życie tzw. protokół z Kyoto, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Protokół nie został jednak podpisany przez dwóch największych wytwórców dwutlenku węgla, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. Zapisy tego protokołu szczególnie są uwzględniane przez Unię Europejską, co prowadzi do opracowania nowych, energooszczędnych technologii oraz zwiększenia nacisku na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Tą samą drogą podąża Japonia. Na świecie działa wiele organizacji ekologicznych, które próbują zwrócić uwagę opinii publicznej na zagrożenie dla środowiska naturalnego generowane przez człowieka. Jedną z największych tego typu organizacji jest Greenpeace.